zaczyna się Warsaw Film Festival, najbardziej prestiżowy festiwal filmowy w Polsce i tym samym jeden z 14 najbardziej cenionych na świecie. To już 27 edycja tego wielkiego filmowego wydarzenia. Z roku na rok nabiera coraz większego rozmachu, ale i wyższej jakości. Sprawdźmy, czym chcą nas zaskoczyć jego twórcy. W tym roku na Warszawskim Festiwalu Filmowym mamy w programie bardzo dużo premier i to nie tylko polskich, ale europejskich, międzynarodowych czy wręcz światowych. Drugiej takiej imprezy międzynarodowej w Polsce nie ma. Mamy wspaniałe filmy od pierwszego do ostatniego dnia festiwalu. Na początek to jest Ósma strona Davida Harr z Billem Nye w roli głównej. Na zakończenie mamy Davida Cronenberga, Niebezpieczną metodę, a między początkiem a końcem ponad 100 filmów fabularnych i ponad 90 krótkometrażowych z całego świata, z 59 krajów. Wojciecha Smarzowskiego znamy z takich produkcji jak Wesele czy Dom zły. Greg Zgliński to młody reżyser, lecz także już doceniony przez środowisko filmowe. Obaj panowie stanowią polską reprezentację na Warszawskim Festiwalu Filmowym. A czy to będzie historia taka bardziej dramatyczna, czy jakiś pozytywny akcent? No, myślę, że tam jest pozytywny akcent, jak najbardziej. To jest film o miłości, tylko takiej trudnej miłości na gruzach. Ona jest Mazurką, Polką albo Niemką, to jest zależy od politycznej manipulacji, a on jest Polakiem. Jej Rosjanie, potem Polacy zabrali godność, a jemu wojna i okupacja, okupacja i wojna w takiej kolejności zrujnowały życie. Więc po wyjściu z kina dostanie szereg różnych wzruszeń. No to jest historia dwóch braci, którzy stają się świadkami napadu na młodą dziewczynę w jadącym pociągu. Jeden z nich reaguje, staje w jej obronie, zostaje przez chuliganów pobity, wyrzucony. Ląduje w szpitalu, natomiast drugi nie reaguje, zostaje w paraliżu. No to jest opowieść o człowieku, o jego słabościach, o jego sile też. No jego zmaganiach, zmaganiem właściwie z sobą samym. No największym atutem są aktorzy, na pewno. Wspaniały Robert Więckiewicz, Łukasz Cimlat, Gabriela Muskała, Ania Tomaszewska, Marian Dziędziel. To znaczy wszyscy aktorzy naprawdę no, rewelacyjnie zagrali. Jestem bardzo, bardzo im wdzięczny za to, że tyle dali z siebie. Udział w tym festiwalu, no przede wszystkim to jest wyróżnienie, że ten film został zauważony. Jakość. Lawinowo wzrasta liczba zgłoszeń na Warszawski Festiwal Filmowy. Nad programem pracuje kilkanaście osób, które ogląda kilka tysięcy filmów. Ponad 90% spośród tych filmów odpada w selekcji, ale te, które zostają, są, zapewniam, warte Państwa czasu. Także proszę wziąć wolne od 7 do 16 października i przeprowadzić się do centrum Warszawy, do Kinoteki i do Multikina. Od rana do nocy mamy fantastyczny program.